Witam Was dzisiaj w takim małym poradniku. Chciałbym się Was zapytać, czy macie problemy z domyciem plastików w Waszych samochodach. Nie chodzi mi tutaj o kołpaki, chodzi mi tutaj o właśnie o te właśnie nasadki, maskowanie śrub na Waszych kołach, Waszych felgach. Tak jak widać tutaj, one są przebarwione, one są brudne i praktycznie na rynku nie ma, na rynku sprzedaży nie ma jakiegoś środka, który by to wymył, wyczyścił. Do czyszczenia plastików jest, do czernidło jest, z tego co wiem, ale tak, żeby umyć plastik albo kołpaki, mi chodzi w tej chwili o kołpaki, mi chodzi w tej chwili o to właśnie ten kapsel, czy jak go nazwać. Nazwę go kapslem. Jakie są nam potrzebne przybory? Szczoteczka do zębów medium albo miękka. Butelka po płynie do naczyń z wyciętym tutaj miejscem na mycie, na, jako zbiorniczek. Druga butelka, ponieważ będziemy myć to sodą oczyszczoną, żeby to nabrało jasności. Musicie się zabezpieczyć przed tym, aby Wam nie prysło w oczy. Ostrzegam. To jest filmik na YouTube i to, co ja tutaj robię, to jest, ja to po prostu sprawdziłem, żeby nie było wcześniej, że coś poszło nie tak. Jeśli nie macie tego, to musicie skonsultować się z kimś dorosłym. Co będziemy jeszcze potrzebować? Rękawiczki, ochronę na palce i sodę oczyszczoną w granulkach, nie żadnym płynie, tylko w granulkach. Są takie granulki. Teraz co będziemy robić? Nalejemy wodę czystą. Tu jest ciepła woda. Ona ma około 40-50 stopni. Do tego pojemnika. Do tego pojemnika też sypię około dwóch nakrętek sody oczyszczonej w granulkach. Później to włożę tutaj i zacznę myć i zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Jak to wyjdzie? Pozytywnie, dobrze. Dobrze, to teraz zróbmy. Trochę mi się tutaj porozlewało, ale to jest szczegół. Możecie też na próbę zrobić na jedną nakrętkę. Ja próbowałem na dwie nakrętki, na taką butelkę i to było dobre. To odstawiam sobie na bok. Obojętnie, to jedną stroną tutaj jest, prawda, na dekiele, tutaj jest dno, czy tą stroną, czy tą stroną chcecie. Mi jest teraz lepiej włożyć tą stroną. Tu do środka założymy rękawiczki ochronne. Dobrze. Teraz będę mył po kolei te wszystkie kapsle. Co prawda tu mi się nalało trochę, ale to jest mało ważne. Gdy umyję ten kapsel tutaj, dam do wody z powrotem, żeby ta soda, która tutaj widać, już zaczęła pracować, żeby ona zeszła z tego plastiku i go dalej nie wżerała, nie przeżerała, albo nie zrobiła w nim po prostu dziury. Dobrze, bierzemy teraz kapsla. Spróbujemy, jak to będzie. Jak on będzie tutaj się chciał myć.
ponieważ tutaj są takie małe ząbki czy przejścia. Po każdym tym przejściu moczę szczoteczkę po to, żeby ta soda była cały czas na tym wszystkim, na tym naszym kapslu. Trochę się domył. Tak on będzie wyglądał. Trochę jest domyty. Trochę. Jego trzeba było tutaj troszeczkę dłużej robić. Dłużej go wyczyścić. Ale pamiętajcie, że ta soda jest aktywna, także ona cały czas, pomimo tego, że nie ma tutaj, prawda, na szczoteczce, ale jest to wilgotne i to dalej jest dalej reakcja tego wszystkiego. Reakcja związków chemicznych. O. Ewentualnie możemy go też trochę tutaj pomoczyć. O. Teraz damy tutaj. Wytrzemy go. Nawet się tutaj domył. Tak wygląda tą stroną może. Tak wygląda on po umyciu w sodzie. Także jeśli chcecie, prawda, zrobić to w ten sposób, który ja Wam pokazałem tutaj, to jak najbardziej. Tu jest wszystko bezpieczne, że Wam nie pryśnie do oczu, czy też, prawda, ten gaz. Tutaj się wydziela cały czas gaz z tej sody, bo tutaj cały czas widzę, pracuje ta soda. Także dobrze jest to robić w pewnej odległości od oczu, od twarzy. Jeśli Wam spodobał się ten filmik, to dajcie subskrypcję na kanał i jeśli coś więcej przemyśleń będzie moich, to im więcej subskrypcji, tym szybciej pojawią się filmiki. Pozdrawiam Was, Max D890.